O kurde. O kurde, ej, mamy launch control. Już dali launch control do tego, do wersji demonstracyjnej. Wow. Jestem ciekawy, jakie samochody mamy dostępne w demie. Tak czy inaczej, chyba możemy zrobić test drive każdego samochodu, nie? No to zobaczmy, jak się jeździ takim offroadowym. To chyba Raptor będzie, tak? O. Mamy 2 minuty na jazdę. Ale się ciężko prowadzi, znaczy tak go zarzuca, wywala z zakrętów. Tak wygląda środek. A to może jedźmy na tej kamerze zewnętrznej, co? Ale kompletnie inaczej się tu jeździ niż w Fordzie. Inaczej się czuje te samochody. Ciężko powiedzieć, czy lepiej, czy gorzej. Trzeba by było chyba dłużej pograć, potuningować te auta, nie? Na pewno nie jest źle. Gdzieś tam je wywala z zakrętu, tam gdzie powinno. Jest fajnie. Oj, wyskakujemy. Yeah. Okej, okay, no to był Raptor. Tych samochodów jest tu więcej, widzę. I to takie ciekawe nawet. O, jest Cayenne, ale jest coś takiego dziwnego. Ty, będzie można to kupić nawet. Nie, no tutaj wykonanie tego silnika, no... To jest poziom Forza Horizon 2. No, może nawet nie, bo... Nie no, nie wygląda to dobrze. Myślę, że model jest ogólnie ok, tylko źle wygląda... Źle wyglądają cienie, tu w ogóle nie ma cieni żadnych. Oni może specjalnie je usunęli, bo gra chodziła jakoś do dupy, nie wiem. Podejrzane to jest. Sprawdźmy, jak to jeździ. Niby test drive unlimited, a aż 2 minuty na przejażdżkę. No coś to nie tak jest. O, to się z tyłu obraca, ok. Jak wygląda tutaj animacja tych kół? Chodzi mi o rozmycie i ogólnie o animację kół podczas gdy jedziemy sobie tak normalnie. W Forza Horizon 5 jest tak, że jak jedziesz z jakąś prędkością, to te koła zaczynają się tak głupio rozmywać. A tutaj chyba się animują dość długo z tego co widzę. I wygląda to całkiem dobrze. O! Ten silnik w ogóle się rusza, gdy... Jedziemy z większą prędkością, mamy większe obroty. Ale nie wygląda to dobrze, mówiąc krótko. No i jazda po piachu. Jakieś tam ślady zostawiamy na pewno. Zawieszenie pracuje jakoś. Co o tym powiecie? A, wjedźmy tu na górę i co? No kurde. No jakoś tam pracuje to zawieszenie. Wygląda chyba w porządku, ale nie jakoś imponująco, nie? Ale... Właśnie zwykłe samochody nie mogą w ogóle w takie miejsca podjeżdżać. Się ślizgają strasznie, co mi się podoba oczywiście, nie? A ten tutaj podjechał, no, tak całkiem zgrabnie. O, nie zrobię nim hopy niestety. Okej, no to tu mamy Porsche Cayenne Turbo. To powinno fajnie brzmieć.
I też można sobie to kupić. Wygląda na to, że tych offroadowych możemy sporo przetestować w demie. Sprawdźmy to. O, fajnie brzmi chyba. No dobrze jest. W trybie testowym, jak testujemy auto, nie możemy sobie odkrywać drogi, niestety. Fajnie brzmi. Kajenka. Zobaczmy środek. O, środek jest słaby chyba. Chociaż no, nie wygląda źle, jak jesteśmy w cieniu, nie? Tak brzmi ze środka. Jestem ciekawy, jak odwzorowali dźwięk G-klasy. Panamera brzmi bardzo fajnie, podoba mi się. Ale G-klasa to powinno rozwalać łeb. Ja bym chciał, żeby tutaj w test drive poszli taką inną drogą niż Forza, czyli żeby tych samochodów było naprawdę mało, ale żeby każdy był tak odwzorowany w 100%. Idealnie, jak w rzeczywistości. Dobra, idziemy G-Wagon sprawdzić, o ile można. Tu jest czyszcza audica, okej. Widzicie to? Tutaj. Podłoga tańczy breakdance'a. Coś tu, kurde. To jest dziwne. Audica, no jest G-Wagon. Mam nadzieję, że będzie można tym pojeździć. Ty, to można sobie nawet kupić w tej wersji. Wow. No to jedziemy. Ja nic nie mówię, słuchamy. Okej, no to została nam audica do sprawdzenia jeszcze. A to jest TDI? V12 TDI? O kurde. To ciekawe. Q7 dali w disloku. Przeszklony dach. V12 TDI. Ale szybkie to. No, mocy to powinno mieć, to jest diesel w końcu. Thank you.
król polskiej wsi? No nie, no co ty, V12? To już nie taka wieś. No diesel raczej nie powinien być jakiś taki super głośny. To co, wyskakujemy? Dawaj. I tak to służbowe to, zaraz trzeba oddać. Jak służbowe to wiadomo, że... Można, nie? No i pięknie. Sprawdziliśmy sobie te offroadowe auta, to może teraz pójdziemy sobie do jakiegoś innego salonu samochodowego. Na razie te ekskluzywne, luksusowe, egzotyczne samochody są zablokowane, więc nie wiem, czy uda mi się przetestować na przykład takie Lambo. Też jestem ciekawy, jakby brzmiało. Ale możemy sobie... O, tutaj jest salon Lambo. No i niestety nie możemy tam wejść. Amerykańskie powinny fajnie brzmieć. Tutaj jest dostępna... O, C7 jest Corvetta. Zobaczymy. German Cars? Zaraz zobaczymy. Jest tak, Mustanga już sobie testowaliśmy, jednego i drugiego. Chodźmy od razu obadać Corvette i jeszcze mamy Cobrę do zbadania. Cobra kosztuje 2 miliony. O, ale mogę przetestować, okej. Okay. Nawet w demie można przetestować samochody, których w demie nie można kupić. Fajnie. Okej, okay. Tak wygląda Corvetta C7. C8 już jest silnikiem montowanym centralnie. Coś nie tak tutaj jest z tymi kołami. To jest ZR1 edycja. Udało się V-Maxa zrobić, ale to jest chyba najszybszy dostępny samochód w grze. Chyba, że jeszcze DB11 będzie dobry. Zobaczymy. No, korwetka brzmiała chyba całkiem okej. Okay. Ciężko mi powiedzieć, bo nie jeździłem jeszcze C7. I tutaj mamy Cobra Daytona. Super drogi samochód w rzeczywistości. I to będzie ostatni samochód z tych amerykańskich. Najbardziej mi się podoba to, że dźwięk jest całkiem w porządku, nie? Ale najbardziej mi się podoba to, jak przesiadasz się z takiego nowoczesnego auta do starego. Od razu czujesz, że kompletnie inaczej się prowadzi taki starość.
Stare auta są naprawdę dużo gorzej wykonane, jeśli chodzi o prowadzenie. I jak kiedyś sobie tak pojeździsz trochę takim zwyczajnym, współczesnym autem, nawet jakimś tanim, jakimś, nie wiem, tam Fiatem, czy czymkolwiek współczesnym, jakimś Oplem, tak lata, załóżmy, 2015 wzwyż, nie? I przesiądziesz się do takiego auta z lat końcówki, nawet lat 90., to będziesz miał takie, what the hell, co jest? Mi się nie da jeździć. A co dopiero takie stare klasyki, jak to? I na przykład też taki przeskok jest między Mustangiem tym nowym, a tym Mustangiem starym. Dobra, amerykańskie żeśmy sobie obadali. Chciałbym do Lambo wskoczyć, ale zablokowane jest. Brytyjskie i mówiliście, żeby teraz niemieckie sprawdzić, tak? Tutaj mamy jakieś luksusowe. O, w luksusowych mamy Astona Martina do zbadania. Niemieckie, musimy koniecznie Bobra sprawdzić. TT-tkę muszę sobie sprawdzić. Mój znajomy sobie teraz kupił Audi TTRS. Właśnie nie wiem, czy dokładnie ten model z 17 roku. Z wyglądu to jest to, ale. Czy to jest to? Nie wiem. Możemy zacząć w sumie, bo jeszcze nie testowałem. Jeszcze nie byłem w klasykach w tym salonie, ale zaraz obadamy. Więc to jest TT-tka. W Audi TT mamy, w TTRS mamy chyba pięciocylindrowy rzędowy silnik. Tu nie ma V6, nie? Chyba pięciocylindrowy rzędowy był. I to naprawdę potrafi fajnie brzmieć. Zresztą Audi S3 też potrafi zajebiście brzmieć. Ostatnio też jechałem za S3. Jak to się fajnie darło, kurde. Ach, aż otworzyłem sobie okno. I gości akurat wyprzedzał inne auto. Fajna sprawa, naprawdę. O, zbliżamy się do granicy mapy. Bardzo spoko. Chyba w porządku brzmi to. Idziemy teraz chyba po M4. Bardzo byłem ciekawy, jak zrobią dźwięk Bobra. Mamy tutaj 750 tysięcy kosztuje kredytów tutaj w test drive'ie. Model jest spoko chyba. Gotowi? Wow, ej! Co tu się dzieje? Wow! O kurde, ej! Forza się chowa przy tym samochodzie, nie? Dawaj z kokpitu. Okej, dawaj na masce. O. No brzmi to zajebiście moim zdaniem.
bardzo ładnie, ty, ej. Przetestujcie sobie M4 na słuchawkach, bo jest naprawdę gigantycznie, bardzo ładnie. Dobra, SLK testowane było, tutaj mamy jeszcze to, co to jest? Taycan to jest, ja myślałem, że to jest Panamera. Zresztą Taycan jest bardzo podobny do Panamera, ale tutaj już mamy Taycana. Kombiaka, to jest chyba się nazywa Shooting Brake, nie? Tak, mamy Taycan Turbo S Cross Turismo, tak się nazywa. Że tak powiem kombiak, no. Wygląda bardzo fajnie. W Fordzie mamy sedana, czyli coupe wersję. Ładny, bardzo ładny, tylko myślałem, że to Panamera. Tam podszedłem i nawet nie zobaczyłem nazwy. Bardzo podobne są te samochody do siebie. Dobra. Tutaj nie ma się co zachwycać dźwiękiem, więc po prostu jedźmy. No przesiąść się z takiego bobra do tego, to dziwnie, nie? Szybko się zbiera, tak, to fakt, bo to elektryk w końcu. Przyspieszenie będzie kosmiczne. Mamy dwa biegi tak w ogóle. Ja nie mogę z tego ruchu ulicznego, no kurde, to już chyba podczas tego live'a czwarty samochód tak zrobił. Ja pierniczę, to jest masakra. O, następny! Ja. To już chyba normalka w tej grze, nie wiem. Auć, 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 auć! Czy dźwięk tego napędu elektrycznego spoko czy niespoko, jak myślicie? Może być czy nie może być? No beczkę zrobił, ej, dwa razy w ciągu jednego takiego przejazdu. Fajnie to wygląda w sumie, bo idealnie na kołach ląduje. Dobrze, samochody niemieckie mamy ogarnięte. To chyba takie najciekawsze były, co? Bo klasyki, no to tak ciężko zgadnąć, czy dobrze dźwięk odwzorowany jest, bo praktycznie no nikt z nas nie będzie miał do nich dostępu. Ja bym jeszcze Astona Martina sprawdził. Czy będę grał na kierce w TDU? Jeśli naprawią obsługę kierownic, to myślę, że tak. Jeździ się tu dobrze, no, tylko muszą, kurczę, to naprawić, bo jest słabo. Jest tak, Aston Martin DB11 do testowania. Bierzemy go, od razu przy wejściu jest. Citroena? Zaraz pójdziemy tam. O, Gittera trzeba sprawdzić, tak. Brzmi jak V12, co? Wolnoscąca. Co miał DB11? O, to jest szybkie. Kurde. Kurczę. Ale ciężko jest opanować samochód z takiej prędkości. To jest bardzo fajne, bo trzeba tu naprawdę uważać, ile się jedzie. Nie można tak sobie na pałę cały czas.
brzmi w porządku chyba, nie? My lubimy, jak jest tam jakaś turbosprężarka, jakiś kompresor, jak coś tam syczy, bzyczy, to jest wtedy takie ciekawsze, jak w przypadku tej M4-ki. A tutaj jest po prostu V12, no fajnie po prostu i tyle, wystarczy. Tutaj będziemy mieli GTR-a, bo to są luksusowe. Jakbyśmy Bugatti dostali, to by było coś. Okej, okay, Aston Martin obadany. Tu mamy 370. Nie, to jest GTR. O, to bierzemy. A jest tu Bugatti? Chyba nie ma tutaj nic ciekawszego poza GTR-em. Okej, okay, GTR. Wiadomo, V6. Posłuchajmy tego. Jak to będzie głupio brzmieć, to wyłączam grę. GTR-a nie mogą popsuć. No nie mogą. O kurde, ej, mamy launch control. Już dali launch control do tego, do wersji demonstracyjnej. Wow. Czekaj, bo ja chcę na luzie posłuchać, jak to brzmi. Model wygląda kiepsko, te światła, coś tutaj nie gra. Coś nie gra z przednimi reflektorami chyba. Ale dźwięk jest spoko. Jest launch control, przetestujmy. Chyba, tak myślę. Zobaczcie, staje na 5000 obrotów około. Ej, jest dobrze. Brzmi naprawdę bardzo fajnie. Ale przetestujcie sobie, żeby odpalić launch control jest tak samo jak w Forza Horizon 5. Czyli stajecie sobie w miejscu. Cyk. Ręczny, gaz do końca. Ładują wam się obroty. I puszczacie ręczny. Tylko jakoś ten model wygląda źle, no. Bardzo dobrze to wygląda, naprawdę. Bardzo dobrze działa, znaczy brzmi samochód. Bardzo dobrze działa launch control. Coś tutaj z tym modelem z przodu było nie tak. Tak jakby światło źle, nie wiem. Naprawdę coś tutaj z tymi lampami nie gra. Takie mam wrażenie, no nie znam na pamięć każdego najmniejszego detalu samochodu, ale tam coś mi nie pasowało. Okej, okay, no Bugatti nie ma niestety. Możemy sobie wziąć tylko A110, ale tutaj nie ma rewelacji. To jest chyba zresztą pierwszy samochód, jaki możemy sobie wybrać w demie. I jeszcze mamy włoskie. Włoskich w ogóle nie testowałem, więc fajnie będzie to sprawdzić. Abarth powinien bardzo fajnie brzmieć wbrew pozorom. To jest auto, które no, jak wsiadasz do niego, to no nie, od razu przestajesz czuć się mężczyzną, nie? No nie jest to męskie auto. O, tego sobie mogę nawet kupić. Mito Alfa Romeo. Nie wiem jak to brzmi, powiem szczerze. Ale fajnie, że mamy też jakieś takie słabsze auta, nie? Abarth w rzeczywistości powinien brzmieć fajnie. Znaczy tutaj powinien... O, tu powinniśmy mieć otwierany dach, ściągany. Dobra, to zacznijmy od tego początkowego. Jak będzie brzmiał słabo, to wrócimy do garażu. Napęd naprzód. Jeszcze nie jeździłem takim autem. Tutaj obroty wchodzą bardziej jak w prawdziwym życiu, gdy się używa launch control. Nie jest jak w Forcie, że każde auto ma launch control przy 3000 obrotów. No, a tutaj fajnie. I tak około 4500. Nie? O, tutaj już widzicie, nie ma launch control. Po prostu zaciągnąłem ręczny. Możemy sobie zrzucić bieg na N. Ej, fajnie to brzmi też. Słychać tam jakąś turbinkę, ale nie dużą. Oko.
Taki Fiat Bravo na sterydach. Dawaj Fiata, masz rację, no. Da się z tego jakoś wyjść? Taki, no tak. Pierwsze auto po prostu, jakie kupisz sobie, albo drugie. Idziemy po Fiata. Z Fiatem powinno być fajnie, powinien brzmieć dużo ciekawiej. I jeszcze to powinno brzmieć fajnie. To jest chyba 8C albo coś takiego, 4C. To powinno brzmieć fajnie, to też taka mała pierdziawka jest. Fiat Abarth 500, to powinien być sztos, bo on brzmi tak specyficznie dosyć. To nie są drogie auta, on w rzeczywistości kosztuje tak gdzieś z 200 tysięcy złotych. I na nasze polskie drogi jest fajna popierdziawka. Tylko wygląda słabo, nie? Kurde. W rzeczywistości jest taki... Wyróżnia się na tle innych samochodów, bo jest taki trochę poszerzony jakby. Tak się wydaje, że jest taki szerszy. Ale no, kurde. Dobra, posłuchajmy. Tutaj wiesz, w tej grze, jak przed chwilą jeździliśmy sobie Astonem Martinem DB11 z V12, to taki Abarth nie robi wrażenia, ale w rzeczywistości, jakbyście się przejechali na naszych polskich drogach, to jest naprawdę fajne auto do zabawy. Brzmi spoko. I z tego co pamiętam, chyba w tym Abarcie jest 1.4 silnik czterocylindrowy. I da się go normalnie wykręcić do 200 chyba 20 koni mechanicznych, więc całkiem sporo. I to nie jakimś hardkorowym tuningiem, tylko takim... dokładasz turbinkę większą, robisz chip tuning i tyle. Nie trzeba tam nic wymieniać w tym silniku dodatkowo. Bardzo fajna rzecz. Dobra. No tutaj, no mówię, no w rzeczywistości to jest fajne auto, ale tutaj w takich grach wyścigowych, gdzie mamy dostęp do Hyper Aut, to takie pierdziawki chyba nie robią na nas wrażenia, co? No ciężko, żeby zrobiły, kurde, no zbyt duży kontrast. Tu mamy jeszcze Lancia DLT. A no właśnie, tutaj można sobie na łopatkach wbić bieg neutralny, w Fordzie nie można. Jest dużo właśnie takich detali, nie? Tak pierwsze wrażenia z tej gry są fatalne, jak przejdziesz sobie z Forza Horizon 5, ale im dłużej grasz, tym jest lepiej. Wszystko zmieniam na łopatkach, ale też mogę cały czas używać tej skrzyni H-Shifter, nie? Tutaj akurat jest manual w tym samochodzie, więc warto sobie... Zresztą w Fiacie też był manual. Fiat nie ma skrzyni automatycznych, ma tylko taki zautomatyzowany manual, który jest naprawdę turbo słaby. Wiem, bo na nim jeżdżę. Jest taki... No, tylko tyle wygodnie, że nie musisz zmieniać tych biegów ręcznie, nie? Dobra, mamy Lancię. Spoko brzmi, bardzo fajnie. No i jeszcze mamy tą ostatnią Alfę 4C do przetestowania. Klasyki typu Cadillac Eldorado. Właśnie wydaje mi się, że tutaj będziemy mieli więcej takich dziwnych samochodów. Nie, bo w Forzach to tak mamy od trójki, czwórki, to mamy praktycznie te same auta. Ale nie ma takich, nie wiem, Cadillac Escalade na przykład. To nie ma w Forzie, nie? Takich jakichś starszych modeli. Przydałoby się. Fajnie by było. Albo na przykład Chrysler 300C, albo...
coś innego takiego dziwnego, nie? Jak nie ma tego w Fordzie, to nie istnieje w rzeczywistości nawet. A są fajne nawet takie, ciekawe takie furki niekiedy. Był w dwójce Escalade, nie? No, był. Kurde, ale trzeba przyznać, że te dźwięki naprawdę dobrze zrobili. Kurde, wow! Szok! Aha, tutaj mamy... Tutaj jest dach ściągany. Jego tutaj nie otwiera się jakoś automatycznie, tylko musisz go sobie ściągnąć i tam chyba do bagażnika możesz wsadzić albo do garażu. Tak po prostu go sobie odpinasz ręcznie, nie? I tutaj jak sobie ściągamy dach w tym aucie, to on nam się pojawia albo znika. No, w porządku chyba, nie? I teraz, jak ściągnęliśmy sobie dach, posłuchajmy ze środka odcina jeszcze raz. Ja tak na słuchawkach słyszę tak jakby z tyłu ten dźwięk. Ja pierniczę, ale zrobili fajnie. Ej, ja wypożyczę jeszcze raz ten samochód, bo chciałbym wjechać do jakiegoś tunelu może i byśmy sprawdzili tą odcinę. Jeszcze raz, weźmiemy test i pojedziemy sobie do tunelu, sprawdzimy te marchewy gdzieś w jakimś tunelu, może na parkingu czy coś. Gdzieś, gdzie jest pogłos, jak to się będzie roznosić. Tutaj mamy parking, może na parkingu zadziała. Chyba zadziała. Wow, to brzmi fajnie. Wow, zajebiste, kurde, taki detal. I teraz tak, jak zrzucamy sobie bieg, jak na przykład jedziemy sobie o szybko, na przykład 100 na godzinę. Jak zrzucamy sobie bieg na dwójkę, to tylne koła się blokują i samochód wchodzi poślizg. Znaczy blokują się, no po prostu kręcą się za wolno i tak jakby tył hamował. To jest bardzo fajne. Ciekawe jak jest w przypadku samochodów z napędem na przód, czy też tak to zrobili? Ale już to wcześniej zauważyłem i jest to zajebisty detal. No to jest właśnie dziwna gra, nie? No tak przechodzisz sobie z Forza Horizon 5 tutaj i masz takie... O Boże, okropnie to wygląda. Jakoś tak pudełkowo, no tak dziwnie, nie? Ale im dłużej grasz, zauważasz te takie detale, różne takie pierdoły. Zaczyna ci się to podobać i myślisz, wow, no to jest w sumie całkiem dobra gra. Okej, to były włoskie, amerykańskie już patrzyliśmy. Mamy jeszcze brytyjskie, ale to mam chyba niedostępne teraz. Tak, jest niedostępne. Mamy jeszcze klasyki. Jak jeszcze poprawią masę rzeczy, które jest do poprawienia, to może być naprawdę bardzo ciekawa
Giera. Okej, okay. Jeśli chodzi o klasyki, to nie wiem dlaczego tu jest 370. To nie jest aż taki klasyk. Nie oczekuję, że któryś z tych samochodów będzie fajnie brzmiał poza tym, który jest tutaj. To jest chyba Jaguar czy Citroen? Jaguar. Ten może brzmieć fajnie. Czy będzie sprzedaż aut tutaj? Nie wiem. Jakieś licytacje? To na razie jest wszystko bardzo okrojone w tym demie, więc ciężko powiedzieć, co będzie później. Dobrze się to prowadzi. Jak na klasyka. I szybkie to jest. Ale dźwięk taki, czy może dobrze odwzorowany, nie wiem. Ale no, nie robi szału, nie? Ja czekam na prezentację Xboxa na kontroler z haptyką. O, mają coś takiego dać? To będzie trzeba przetestować. Volkswagen Garbi. Chyba można sobie znaleźć wersję tego samochodu offroadową, bo tutaj jest taki wrak do znalezienia. Trzeba go poskładać. To co? Zaczynamy eliminatora? Jadę szukać dropów. Fajnie wygląda model w sumie. Podoba mi się ten tył. Ładnie wykonany znaczy się. Bo samochód ogólnie jest paskudny, tylko dobrze wykonany jest w grze. Dobra. Cyk, wychodzimy. A tutaj chyba nic nie będzie brzmiało tak cudownie. Jakby był GT40, ten który jest tutaj na obrazku, to może by brzmiało jakoś tak inaczej. Co tu jeszcze jest? Mówiliście, żeby Citroena sprawdzić. To jest drive i obadajmy. O kurde. Trójka i 40 km na godzinę. Chłopie, ja moją hulajnogą elektryczną to przeganiam. O, teraz to już mnie przegonił, o, w tym momencie. Moja hulajnoga może jechać 65 km na godzinę. Jechałem 60, przy mojej wadze to jest i tak dobrze. Ale... jakby kiedyś były elektryczne hulajnogi, to myślę, że ten samochód by nie powstał. A, możemy tu ściągnąć dach chyba, tak? Nie, nie ma. A tu można normalnie ściągnąć sobie dach jakoś. Szkoda. Dobra, zobaczmy kamerę z kokpitu. Właśnie. Ty, on pierdzi. Ale dziwnie, nie? Na łopatkach zmieniam biegi, kurde. Ja, wyobraź sobie jechać takim samochodem wyścig dookoła mapy. Musimy takie coś zrobić w test drive'ie, jak już gra będzie na promce i dużo osób będzie ją miało, to zrobimy wyścig takich aut dookoła mapy, jak będzie taki. A, tu czwórka tylko jest, okej. Okay. No, nieźle. No, dobra. Na jaką edycję zdecyduje się Lucek? Nie wiem jeszcze, czy się zdecyduje. Bo kierownice są słabo wspierane. No, nie wygląda to dobrze. Znaczy, wygląda to dobrze pod każdym innym względem, ale nie wygląda to dobrze ogólnie, no.
Dobrze, to teraz została nam ostatnia rzecz do sprawdzenia, czyli ten salon. Ja myślę, że on będzie niedostępny, ale upewnijmy się po prostu. Chyba osiągnąłem już maksymalny poziom dla tego dema. Tu jest jeszcze masę rzeczy do znalezienia, do odkrycia, ale trzeba przyznać, że gra robi słabe pierwsze wrażenie, a dobre drugie wrażenie. Nie, jak już sobie tam więcej odkrywacie rzeczy. I całkiem nieźle działa to demo. Na zasadzie nic się jakoś tak specjalnie nie przycina. Szybko wchodzimy sobie na mapę. Dobrze to działa. Muszą tak, uaktualnić cienie, bo cienie działają źle. Muszą poprawić trochę oświetlenie na pewno. Poprawić dym z rur wydechowych. No modeli samochodów to już chyba nie poprawią, więc no nie będzie wspaniale. Pracę kamery i oczywiście obsługę kierownic. Dla osób, które grały na kierownicy tutaj w test drive'a, no każdy się zgadza, że jest źle. Dobra, i tutaj mamy American Cars. Podejrzewam, że będzie zablokowane, ale sprawdźmy. Tak, jest w tej wersji salon zablokowany. Więc sprawdziliśmy dźwięki chyba wszystkich samochodów, które są dostępne teraz w tym demie, nie?